można zaskarżyć. Nie tylko tą, ale... Tak, tylko musi być uchwała odrzucająca po bezskutecznym wezwaniu. Tak powiedziałem przed chwileczką. A druga sprawa, ta firma nie pan odpisała, że mogą zabierać instrumentalowych posiłków. Nie, ta firma nie. Ja nie mówiłem, że wszystkie, że prawie wszystkie. Mnie odpowiedziały prawie wszystkie. Oprócz wizałek. Oprócz bodajże, no nie przygotowany jestem, żeby tak szybko, ale firma jeszcze taka z wrześni, Iglespol, musiała zastanowić się, czy mogą. I no, z wizałek pani ma dwie firmy, więc obie nie odpowiedziały w ogóle. Natomiast z tych firm, które były w rejestrze na tamten czas, do wszystkich się zwróciłem. Proszę bardzo, pytanie. Ile z tych firm panu odpowiedziało, że mogą odbierać te pojemniki metalowe? To do ich no przynajmniej ze 60-70%. No nie wszystkie. Nie wszystkie, nie. No, czyli, że jak będziemy przygotowywać regulamin pod takie kosze, to będziemy działać pod kątem tych firm, które mogą je obsługiwać. A nie wszystkich, a my musimy działać ale pod kątem wszystkich firm. Chwileczkę, to w takim razie pozwolę sobie odczytać jeszcze tutaj odpowiedź, którą otrzymałem w sierpniu 2013 roku. Przepraszam za tak późną odpowiedź w sprawie pojemników. Sprawa przedstawia się następująco. Wszystkie sprzedawane śmieciarki przez Komunal Partner i wielu dostawców zagranicznych są dostosowane do opróżniania pojemników 110 tzw. blaszanych. Nieprawdą jest, że nowe śmieciarki nie mogą takich pojemników opróżniać. Od wielu lat takie pojemniki funkcjonują w kraju i są opróżniane przez firmy komunalne mające odpowiednie śmieciarki do takich pojemników. Poza tym każda śmieciarka oprócz takich pojemników opróżnia również inne, które są w posiadaniu prywatnych właścicieli. Jedynym problemem, który może wystąpić podczas rozładunku takiego pojemnika, to konieczność posiadania kółek do jego przemieszczania. Nie wszystkie pojemniki tego rodzaju posiadają. Jeżeli firma, która odbiera śmieci z posesji, twierdzi, że nie może tego zrobić ze względu na niewłaściwy pojemnik, to albo kłamie, albo mu się nie chce robić. Proszę powiadomić go o tym, że firma Komunal Partner dostosuje mu jego śmieciarkę do odpowiednich pojemników za niewielką opłatę. Dziękuję.